Tymczasem daleko na zachód od Gondoru na szarą przystań nacierali korsarze Zumbaru wspierani przez gobliny z góry Gram. Na pomoc obrońcom elfickiego portu przybył jeden z synów Elronda i jego oddziały. Cześć, z tej strony B123 i witam w drugim odcinku Władca Pierścień Bitwa o Śródziemie 2. Tej mojej kampanii. Tym razem, jak widać, jesteśmy siłami zła, a dokładniej goblinami. Nie możemy używać w tej czatowni Balroga i nie możemy używać czatownika. No i smoka też w sumie nie możemy używać zbytnio. Tutaj mamy moich sojuszników. Właśnie długo się wahałem, jak rozegrać tą bitwę. Zaraz wyjaśnię dlaczego. I tak, naprawiłem błędy z poprzedniego odcinka, czyli dałem więcej zasobów na start, żeby można było zrobić bochciów. Moim bochciem jest Trishak, dowódca orków. Moi sojusznicy mogą zrobić drugiego dowódcę orków, poplecznika Trish tutaj, prawą rękę Trishaka, czyli Trogarda Podłego. Jeżeli chodzi o elfy, które znajdują się gdzieś tutaj, mają one Elladana, czyli jednego z synów Elronda, bo jak wiemy, tam byli Elladan i Elrohir. Niby stworzyłem w teorii bohatera Kirdiana, ale z racji na ograniczony motyw tworzenia bohaterów w grze, nie przypomina on zbytnio Kirdiana i stwierdziłem, że jednak odpuszczę go sobie. Ten bohater jest takim trochę szamanem. Patrzcie, ma trujący atak, ma samoleczenie, ma wir, także ma fajne moce ten bohater. Dobra, tylko najpierw on musi poekspić. Żeby nie było, i zastanawiałem się, czy ja mam grać jedne gobliny na dwójkę elfów, czy odwrotnie. I długo się nad tym wahałem i stwierdziłem jednak, że odwrotnie. Ale żeby nie było tak łatwiutko, no to dałem mojemu sojusznikowi 30% handicapu, żeby ta armia elfów nie miała za trudno, choć elfy są lepsze od goblinów jednak, mimo wszystko. Ale mimo wszystko trzeba zadbać, żeby był jakikolwiek balans. Tutaj gdzieś jest troll, to ja bym sobie zabił tego trolla Trishakiem moim i go podekspił. Jest ten cave troll? Jest. No, trującym atakiem tego. Patrzcie, jak szybko zdjął tego trolla. Dobra, dobry jest ten Trishak. No już naprawdę pozapominałem tych swoich bohaterów. Też zastanawiałem się nad kwestią tego, że może Glorfindel bądź Arwena też mogliby przybyć, pomóc, ale zrezygnowałem też z tego pomysłu. Może zostanie to użyte kiedyś w innej kampanii. Nie wiem, w sumie. Ojejku, będą malorny mi tu stawiać. Dobra, zaraz się tego pozbędziemy. Najpierw zniszcz to. Pieniążki musiały się zgadzać na... Czyli łącznie mamy goblińskich bohaterów dwóch. Ja jednego i mój sojusznik jednego. Z jednostek możemy w sumie praktycznie wszystko robić. Zaraz bym sobie szczelinę postawił i zrobił jakże zacną jednostkę, jaką są półtrole. Mój sojusznik przebił się przez całą mapę, żeby zbudować budynek u mnie. Aha. No to naprawdę ciekawie. Coś postawmy. Zabijmy tego elfa, co on będzie tu nam stał. Czy coś jeszcze mogę zbudować? Mogę jakieś ulepszenia? Kupmy sobie chmurę nietoperzy, to zwiększymy zasięg fortecy. No naprawdę super gierka, fajnie się nagrywa, więc jest git. Ładnie, dobra. Cave is ready. Zróbmy jakichś łuczników czy coś, żeby z tego Trishaka wspomogli. A ty mi tu zbuduj szczelinkę.
No, teraz mam zasięg widzenia większy. Jak tam moi sojusznicy? No, moi sojusznicy już mają sporo oddziały. Ale tutaj będą mieli do sforsowania trolla. A mając handicap 30, może nie być to wcale takie łatwe. No właśnie. Mam nadzieję, że te elfy jako tako już coś tam zaczęły robić, a nie, że się obijają. Bo jak elfy się obijają, to słabo trochę. No, gobliny takie mają na strzała, nie? Bo to są słabe jednostki. Ja sobie zawsze lubię obstawić o to przejście. Także postawię wieżyczkę i dam tam łuczników. Nie to, żebym jakoś aksrejował, ale... Ale po prostu lubię tak sobie taki manewr taktyczny wykonać. Zanim ruszę do ataku. Bo bot to jest bot, on lubi sobie zaatakować. I pora na pół trolle. Tego trolla jaskiniowego też mogę sobie, myślę, zrobić. Jakieś kupmy ulepszenia też, fortecy. I płonące strzały by się przydały. Oj, niechcący czasem ruszę ten statyw. Dobra. Także my się tu umocniamy, a jak wygląda... No nie, no... Zrobili bohaterów, ale nie tych, co trzeba. Tranduil jest w Mrocznej Puszczy, a Haldir jest w Lorien. Znaczy, no tak wygląda granie z botem, ale stwierdziłem... Zrobię sobie jedną taką kampanię na sprawdzenie z komputerem, zobaczę, co z tego wyjdzie. No także oczywiście śmierci tych bohaterów nie będą się liczyli, bo to są bohaterowie, których być tu nawet nie powinno. Nawet jakby chcieli, to by nie mogli. Przecież Tranduil by tu z Mrocznej Puszczy, czy Haldir z Lorien by tu nie przylecieli. Jakimś cudem. Chyba, że orły by ich podwiozły, ale orły to nie są taksówki. Tylko to są myślące istoty. I to jest dumna rasa. Dobra. Wystarczy tych wieżyczek, szanujmy się też. I stawiamy kolejne tunele. Pół trolle mamy. Ja bym postawił skarbiec, który będę mógł w nim ulepszenia moich jednostek robić. Dobra, troll jaskiniowy. I tutaj mogę robić korsarzy Zumbaru, statki korsarzy. Dobra, mój sojusznik został odparty, no nie dziwi mnie to. Ale mam nadzieję, że pojawi się Elladan, żebym mógł go ścisnąć. Nie wiem, po co jaką mój sojusznik ma ciekawą wyobraźnię, że oni tu idą. Jest to głupie, że oni się chcą budować u mnie, ale no dobra. Znowu zostanie mu tyle HP, co kot napłakał. No, to jest cud, że on przeżywa. Dobra. To nie mój problem, okej. Okay. Insight i dam wam ogniste strzały, żeby było ciekawie. Okay, na razie przygotowanie idą po mojej myśli, tylko jeszcze muszę zrobić sobie... W sumie mamy tutaj trochę drzew, to tartak strzelę. Gdzieś jeszcze mogę tunel walnąć, mogę w sumie sobie zrobić tunel tu. Dobra, tu jest mój sojusznik. Wy się przejdźcie tędy. No to tutaj jedno przejście mam bardzo ładnie obstawione jeszcze od strony morza. Ewentualnie mógłbym zacząć robić statki. Także jeden oddział przejmie stocznię. No to jest nowy, macie styczność z nowym budynkiem, jakim jest stocznia, która służy do produkcji statków. Dobra, pięknie to wygląda. No, przejęli stocznię. Tylko pewnie i tak z niej nie skorzystają, znając życie. Jest Arwenka. Ale patrzcie! Jest bohater, który powinien tu być. Jest Elladan. Jest Elladan. Ale no, mój sojusznik raczej tego Elladana nie ma szans zdjąć. Oczywiście jak bohater na przykład zostanie forteca zniszczona i wszystkie budynki, a bohater nie zostanie zabity, wcześniej przed tym, no to przyjmujemy, że bohater uciekł z pola bitwy, udało mu się zbiec.
Dobra, jak ten Elladan? Elladan drugi poziom wbija. Nie no, tutaj widzę, że bot przyjął taktykę budowania samych bohaterów na chwilę obecną. Mam nadzieję, że zaraz ją zmieni. No, na mojego sojusznika to zdecydowanie wystarczy, ale ze mną nie będzie już tak kolorowo. No tyle, że ja się jeszcze będę przygotowywał parę minut, więc. Bitwa o Zgiliad wyszła fajnie. Ale właśnie obawiam się tych bitew takich, co bot będzie musiał być obrońcą czegoś, bo bronienie twierdzy to im zbytnio nie wychodzi. Dobra, skarbiec. Make it Sofius. Pajęczy kokon. No smoka i tak w sumie nie mogę, więc nie będę budował tego pajęczy. Znaczy, no w sumie mogę ten pajęczy kokon. Jakby mnie zaatakowali z nienacka, ale najpierw muszą sforsować to miejsce, a to jest raczej na chwilę obecną średnio możliwe przy ich oddziałach obecnych. No nie no, ulepszyli fortecę, mają bohciów, ale ja bym oczekiwał coś więcej od nich. Od tego bota, niech on robi jednostki, bo to inaczej nie będzie miało sensu. Ale pamiętam, jak grałem kiedyś na tej mapie wiele razy, no to bot budował normalnie jednostki, więc nie wiem, co mu się odmieniło. Nagle jak nagrywam odcinek, to stwierdził, że nie będzie robił jednostek, tak? No, defensywę ma dobrą, tak? Ale co z tego, jak nie ma czym atakować za bardzo? Mogę patrzeć, jak mój sojusznik jest ciśnięty. I kolejnego bohcia. A tego Halira stracili, rozumiem. On podbijają sobie statystyki, ale po. O, czekajcie, bo ja zostałem tu zaatakowany. O, to i ta wieża została prawie zniszczona. Ale widzę, że jeszcze coś się atakuje. Tu chyba ktoś strzela. Także moja defensywa została naruszona. Mi się wydaje, że to jest ten Tranduil, którego tu być nie powinno i który jest tak potężny. No dobra, zatruł go. Ej, ale jest bity ostro. Ja też się mogę uleczyć. Półtrole pomocy. Ej, Tranduil jest lepszy od tego Trishaka. Gdyby Trishak się nie mógł leczyć, to by przegrał. Tak się zastanawiam, czy i tak nie przegra. Dobra, uciekaj. Jesteś jednak ważnym bohaterem. Pogońcie go trochę. Dobra, widzę, że uciekł. Także zajmijcie budynek z zasobami. No, zostałem zaatakowany. Dobra, to nic. Tak, szabrowane zbroje. Przydadzą się, wszystko się przyda. Głównie bym tymi półtrollami zaatakował. No, mogę jeszcze gobliny w sumie dać. Czarny okręt korsarzy to się przyda, ale jeszcze jest taki fajny ten okręt burzowy. A nie, sorry. Okręt zagłady to, ale tak, to, ale pomyliłem, bo mi chodziło o okręt artyleryjski do ataku. Ale on 3 koła kosztuje. Mnie tylko interesuje, czy Elladan tutaj coś zginie, czy nie. I oczywiście mnie interesuje to, czy moi sojusznicy zrobią Trogarda Podłego i czy on zginie. No to chyba będzie jedna z gorszych bitew w kampanii. Pod takim względem, że no tak ciężko było zrobić, żeby było zbalansowane. No i dobra, ci bohaterowie pocisną trochę tych oddziałów, powbijają poziomy. A i takich śmierci tych bohaterów nic nie doznaczyć. No dobra, tutaj tartaki. Czy ja coś jeszcze mogę zbudować? Mogę tu jeszcze tartak zrobić, dobra. O! Stałem za. O, tutaj Elladana wysłali. Ale Glorfindela się. No to moje półtrole tutaj nie mają szans, zostały zdjęte. O nie, atakują, atakują, dobra. Zaraz będzie mi szansę zabić Elladana. Ale musimy się przygotować. Szabrowane zbroje. Dobra,
Dobra. Ulepsz zbroję, pirackie flagi. O, została. Czy to był Elladan? Nie, tu jest Elladan. Elladan zaraz zginie. Dobrze. Elladan ginie z rąk Triszaka. Dowódca pokonany. Ej, wycofaj się, wycofaj się. Zaraz zginiesz. Dobra, z tymi oddziałami już mogę coś robić powoli. Jedną wieżę mi zniszczyli. Nie, 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 Jejku. Niestety nasz dowódca też poległ, co jest trochę fejlem. Zginął ten dowódca, który. No, i już naciskałem przycisk, żeby go uleczyć, i nie zdążyłem, niestety. To niestety nie mamy naszego dowódcy. Dobra, ale mamy za to ulepszone oddziały, którymi możemy zaatakować, i nie żyje też dowódca. Wow, serio? To ta króciutka bitwa, słabiutka bitwa. Oprócz tego, że. No, ale to. Beznadziejnie grał ten bot, nie oszukujmy się. Samych bohaterów robił, nie podobała mi się ta bitwa. No ale wiedziałem, że bitwa o Szarą Przystań jest z punktu widzenia fabularnego bardzo ważna. Chyba, że zrobię tak jak w podboju, że podzielę bitwę na dwie części i zaraz zrobię jakąś drugą fazę tej bitwy, żeby to nie było takie marne. Zastanawiam się tylko, że. Co, spróbujmy coś. To może być trochę dziwne, ale spróbujmy coś takiego zagrać. Okej, teraz już mamy 1 na 1. Elfy nie mają już Elladana, a ja nie mam Triszaka. Z kolei mam teraz kontrolę nad orkiem, który przejął dowództwo po śmierci Triszaka, jakim jest oczywiście Trogard Podły, który ma inne moce, jest zdecydowanie innym typem bohatera. I umieściłem też moich przeciwników tutaj. Nie umieszczam ich tutaj, no bo jakby zaczęli robić znowu bohaterów, to bym ich ścisnął bez problemu, a to nie o to chodzi. To ma być wyglądać w jakimśkolwiek przynajmniej stopniu, jak bitwa. Wiadomo, że to będzie. Nie będzie nawet w żadnym stopniu prawdziwa bitwa. Ale to, co było wcześniej, to było trochę kaleczenie prawdziwej bitwy, więc jednak chciałbym naprawić. I sprawić, żeby ta bitwa była trochę ciekawsza, tak? Osgiliath wyszło fajnie i chciałbym, żeby to wyszło spoko. Czym się różni Trogard? Trogard ma też sporo życia, ma też trujący atak, ale z kolei ma moce takie typowo orcze, już nie ma żadnych takich magicznych. Nie może się leczyć, nie może przywołać tornada, z kolei może przywołać posiłki i wpaść w szał berserkera. Dobra, przyjmijmy sobie stocznię. Że to też warto zrobić. I zaraz bym zaczął tworzyć już oddziały pierwsze goblinów. Bo jednak, żeby nie zostać zaskoczonym przez atak wroga. Z racji, że podzieliłem tę bitwę na takie dwie fazy, no to ona będzie trwała dłużej, wiadomo. Ale mam nadzieję, że przynajmniej będzie miała wtedy to sens. Łuczników na początek. I tą drugą stocznię też poproszę zająć. Wiecie co, żeby nie w sumie nie nudzić, tak? To moment przygotowań troszeczkę wytnę. Tak, zaraz słyszymy się, jak już będzie trochę więcej rzeczy zrobionych.
Okej, no dobra, troszeczkę już się rozwinąłem, zaraz będę budował skarbiec, by móc robić ulepszenie jednostek. Tutaj powstała troszeczkę linia defensywna, żebym, bo jestem dość często atakowany. Tu już jest chyba trzeci z rzędu atak. Tu są łucznicy, żebym mógł wbijać punkty punkty mocy, oczywiście, nie dowodzenia. No i trzeba jeszcze troszeczkę powiększyć naszą armię, no bo mamy sporo punktów do wykorzystania. Jeszcze może tartak sobie tutaj walnę. O, to jest idealne miejsce na tartak. Niestety mamy też enty, które zaraz będzie trzeba skasować. Ale wy tu nie stoicie, wy to atakujcie. Mam płonące strzały, ale jednak te płonące strzały mają mniejszy zasięg niż ten end. Atakować go, atakować. No niestety tutaj ucierpiała linia defensywna. To dobra, na razie łuczników nam wystarczy. Ojejku, oni serio będą jechać specjalnie tam, żeby przejąć budynek jeden. To jest tak denerwujące. Dobra, wycofaj się szybko, zaraz drugi nam zginie. A tego byśmy nie chcieli. Hejku, ten end będzie mnie tak gonił. O nie, jeszcze budowniczego. Dobra, ale te pajączki. Ty się schowaj daleko gdzieś. No i są łucznicy z Mrocznej Puszczy, których nie powinno to być. To byś się wycofał. Gdzie są moje oddziały, które miały zostać robione? No są robione, ale... Trochę słabo coś się robią. Dobra, to zostanie odparte bez problemu. Nie podoba mi się, że oni tak... Głupio wybiera cele ten bot trochę. Dobra, odparcie tego ataku było bardzo ważną rzeczą. O nie, nie, tak to nie będziemy robić. Dobra, trzeba było przeatakować trochę może z tej strony. O nie. Dobra, są... Dobra, jest okej. 10 punktów, co możemy tu... O, to jest dobre, bo daje pieniążki. Za zabitych wrogów. Dobra, armor mogę zrobić. O, mogę zaraz przywołać posiłki. No nie, srebrnokolcze strzały tam są. Dobra, to... No, półtrole są chyba najlepszą jednostką, na jaką mogę postawić w tej bitwie aktualnie. Za tych się dużo dostaje, dobra. No, to jest chyba najlepsza jednostka. Te półtrole. Naprawdę, te półtrole robią robotę. I enta jak szybko niszczą. I koniki tutaj pokonają bez problemu. Dobra, trochę odparliśmy. Także nie jest źle. Trzeba cały czas dorabiać oddziały i iść do przodu. Oj, pięknie w pikinierów mi wjechali. Ale mogli lepiej, mogli nawet w nich bardziej wjechać.
Dobra, wy się ustawcie i czekajcie na kolejny atak, tam łuczników wyślemy. No to ciężko będzie. Już mogę hartowany ostrzał. Mogę. No nie ukrywam, to będzie ciężka bitwa. Czy no chyba, że mocami zaatakuje i... Nie, no jak już mam trochę tych pół troli, no to ładnie idzie, tylko ja muszę dorobić tyle tych troli i ulepszyć, żeby to miało sens i wtedy mogę ruszyć spokojnie. Siódmy poziom już ma Tryszak. Dobra, tutaj sobie poradzi ta samotna wieża. Dobra, wycofajmy ich, żeby zaraz nie byli łatwym celem dla łuczników. O, elegancko. Dobra, zaraz możemy to tak ulepszać. Żmija wtedy sobie przywołam. O, Legolas. Elfickie książątko. I cyk, cyk, cyk. O, i w pikinierów. Dobra, tam. Dobra. Wy się udajcie na te zaatakować te koniki. A wyjdźcie trochę do przodu. Na tego Legolasa trzeba skasować. Bo sobie za dużo pozwala. I tu robić nowe półtrole. Dobra, już mam moc za 15, ok. Ale wycofajcie się, bo wy tu nic nie zrobicie. Zupełnie. Nie no, te pół trole pięknie. Ścisnąć go. O, tylko część oddziałów tam, przerzućmy. Dobra, Trogard go zaraz ściśnie. I Trogard ma kolejnego bochcia na swoim koncie. Patrzcie, teraz mamy oddziały z trolem nawet. To myślę, tymi oddziałami to możemy w ogóle do przodu pójść, bo to są sumony. I ich w ogóle nie jest szkoda. Przejmijmy. Do przodu poprzejmować budynki i tak dalej. Trzeba cisnąć. Coś się działo? Nie. Ej, co to atakuje niby? A, Enta sobie tu przywołali. O, nie, 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 nie. O, ale pięknie ich tutaj skasował. Dobra, bo te elfy też widzę są tu ulepszone ostro. No, żmija chciałem zostawić na atak na bazę, ale... No, wymagało to, bym teraz nim zaatakował. O, atakuj, atakuj to.
Nie, wy się odsuńcie, żeby was nie spopielił, żeby was nie spalił. Ten żmij zrobi robotę tutaj. Wy się wycofajcie. Tutaj przegrupujemy siły. No, wy tu nie stójcie. Dobra, już nie mogę mieć więcej oddziałów. Zniknął, dobra. Czy teraz muszę tym zaatakować? Okej, to teraz pieśń bojową i później tych dzikich ludzi bym sobie przywołał. O, ładnie cisnął. Ale cały czas muszę ich dorabiać. Mógłbym też zaatakować z drugiej strony i na przykład statkiem jakimś pocisnąć. Co? Zróbmy jakiś okręt artyleryjski, choć nie wiem, czy on będzie miał taki zasięg. Aha, zajmuje 100 punktów dowodzenia, nie mam tyle nawet. Dobra. Jesteśmy coraz bliżej. No i koniki to nam nic nie zrobią. No i dobra, i tak jeden na jeden bitwa, widzę, ma większy sens. Ma to przynajmniej ręce i nogi. Oni oślepili nas. Ale od czego są przywołane oddziały? Mamy tutaj trolla bojowego. No coś mi kamerka się przekręciła, dobra. O, teraz idzie ładnie. Dobra, no ja cały czas będę poprawiał w miarę możliwości tą kamerkę. Lecimy dalej. Jesteśmy coraz bliżej końca. Wy to już w ogóle idźcie na koniec tutaj. Takie ulepszenia dam wszystkie. Nic nie będziemy przejmować. Ja chcę tutaj od razu ich rozwalić. Bez zbędnego przedłużania. Dobra, o, już powoli zaczynają mnie wyrabiać. Mój troll tutaj robotę robi. Cały oddział skosił tych z Mrocznej Puszczy. Dobra, mam dwie szczeliny. Ło, jak punktów biję. Co możemy tu jeszcze dać? Dzikich ludzi. Nie, to w sumie możemy to też dać. Też nie będzie naj... Nie będzie to wcale przesada. My jesteśmy coraz bliżej zwycięstwa. Zaraz dojdziemy do ich bazy. O, nowe oddziały przybyły. Także proszę od razu ruszyć na pole bitwy. Dobra, zrespimy im to.
No bo właśnie ten Trogard ma mało życia, a nie chce go stracić. Ciśniemy te elfy. Trogard, ty się wycofaj. Zostań w tyle. O, troll weteran padł. Dowódca musiał zostać w tyle, ale jego oddziały cały czas prą naprzód. Dobra, do ataku. Wszystkim, co mamy, trzeba atakować. Żeby to raz, dwa rozwalić ich. No, bitwa dość wymagająca, ale... Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko bazy wroga. Okej, Trogard zregenerował życie. O, te elfy są coraz bliżej porażki. Ale nadal sobie bardzo dobrze radzą, więc... Trzeba temu zapobiec, żeby sobie tak dobrze radzili. Oj, to będzie długa bitwa, no ale dobra, mam nadzieję, że przynajmniej będzie wszystko ok. Malor nas nie interesuje, lecimy na fortecę od razu. Zaraz tutaj trzeba będzie dokonać ostatecznego ataku. Jestem bardzo blisko zwycięstwa. I trzeba je po prostu przypieczętować. No, trzeba to zrobić. Zniszczmy to. Jeszcze jest coś, co mogę w teorii użyć. Ciemności mogę użyć. Wszystkie możliwe morale im dajmy. Atak, 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 atak. Nie no, kozak bitwa wyszła. Oj, to już ma sens taki odcinek. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze jeden budynek został. Ostatni. Mimo zaciętej obrony... Siły elfów ponoszą klęskę. To było oczywiście Bene 2-3. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No jego druga część była zdecydowanie tym, co chcieliśmy zobaczyć w przeciwieństwie do części pierwszej. Także to było Bene 2-3. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!